Za nami połowa września. Zajęcia w szkołach idą pełną parą, jednak mimo wcześniejszych zapewnień. Od 15 września będzie już możliwe dla młodzieży szkolnej, dla dzieci korzystanie z tego basenu i nauka pływania będzie tam prowadzona. Nie udało się do 15 września udostępnić głównej pływalni Tarnobrzeskiego basenu uczniom szkół. Wykonawca zgodnie z umową ma termin do 2 listopada. My tego terminu nie możemy w jakiś sposób tutaj modyfikować. Termin jest stały. Jeżeli uda mu się to zrobić wcześniej, to będziemy z tego bardzo zadowoleni, ale no, termin jest taki, jaki jest. 2 listopada. Jaka zatem jest przyczyna przesunięcia odbioru głównej Niecki? Nie wiedzieliśmy, że producent filtrów to nie jest firma, która znajduje się w Polsce, więc te filtry zostały sprowadzone z zagranicy. Trwało to dosyć długo i filtry tak naprawdę dotarły do nas w ubiegłym tygodniu w poniedziałek. Jak zapewnia magistrat, listopadowy termin oddania obiektu nie jest zagrożony. Sprowadzone filtry są już podłączone, a pozostałe prace dobiegają końca. Obydwa brodziki wyłożone są już mozaiką. W tym tygodniu będzie fugowanie, więc ta część już jest wykonana. Montaż drabinki, no to już jest kwestia paru dni. Filtry stoją na miejscach, w tej chwili trwa ich podłączanie. Może tydzień, może dwa będzie to otwarte, ale w żaden sposób termin tutaj nie jest zagrożony. Jak podkreśla naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego, bezpieczeństwo przede wszystkim. Nie możemy wprowadzić dzieci i mieszkańców Tarnobrzega tylko po to, żeby pokazać, że wyrobiliśmy się przed czasem. Najważniejsze jest bezpieczeństwo i higiena. Mamy nadzieję, że już w pierwszej połowie listopada wszyscy mieszkańcy miasta będą mogli cieszyć się z wyremontowanego obiektu. Przypomnijmy, że całkowity koszt tegorocznego remontu basenu to 683 tysiące złotych, z czego 341 600 złotych to środki pochodzące z Ministerstwa Sportu i Turystyki.